Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o ukrytym na widoku marsjańskim wulkanie, spodziewanym wybuchu nowej widocznym gołym okiem oraz sznurze speru powstałym po wybuchu supernowej. Zaczynamy od Marsa. Gdy spojrzymy na zdjęcia Marsa, od razu w oczy rzuci nam się system kanionów przecinających powierzchnię Marsa. Nazwany Vales Marineris system ten rozciąga się na 4000 km. W najszerszym miejscu ma 200 km szerokości. Jego maksymalna głębokość to 7 km. Zaczyna się od wschodu w regionie nazwanym Noctis Labyrinthus. W 2023 roku naukowcy z Centrum Badawczego im. Josefa Amesa, będącego ośrodkiem NASA, wykryli w regionie Noctis Labyrinthus pozostałości po lodowcu. Gdy zaczęli badać dokładnie ten region, zdali sobie sprawę, że poza pozostałościami po lodowcu, w regionie tym znajduje się również ogromny wulkan stożkowy, który z biegiem lat uległ erozji. Wulkan ten, tymczasowo nazwany wulkanem Noctis, ma wysokość 9022 metrów oraz szerokość 450 km. Zajmuje on obszar porównywalny z całą Islandią. Do zbadania tego wulkanu wykorzystali oni dane zebrane przez misję Mariner 9, Viking Orbiter 1 i 2, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter oraz Mars Express. Wskutek erozji wulkan z klasycznego stożka zmienił się w plątaninę kanionów i gór stołowych. Przyglądając się uważnie temu regionowi, naukowcy zauważyli cechy charakterystyczne dla wulkanów, takie jak centralne wzniesienie, kalderę, ślady wypływu lawy czy materiały piroklastyczne, które były wyrzucane w czasie erupcji wulkanu. Zauważyli oni również ślady po stosunkowo niedawnych wypływach lawy. Na powierzchni wulkanu widoczne są również struktury przypominające pęcherze. Powstały one najprawdopodobniej w wyniku zetknięcia się gorących materiałów piroklastycznych wyrzuconych w czasie erupcji wulkanu z lodem. W miejscach tych wykryto ślady po solach siarki, minerałach, które powstają w wyniku kontaktu materiałów piroklastycznych z wodą. Obecność tych pokładów soli siarki wskazuje na występowanie lodowców pod powierzchnią to prawdopodobnie obecność lodowców w miejscu erupcji wulkanu przyczyniła się do ukrycia tego wulkanu. W wyniku erozji teren wokół wulkanu zmienił się do tego stopnia, że nikt wcześniej nie dostrzegł w tym miejscu wulkanu. Zdaniem naukowców wulkan ten pojawił się na Marsie bardzo wcześnie w jego historii, choć nie są oni pewni kiedy dokładnie. Bliskość źródła ciepła, jakim jest wulkan, oraz wody z lodowców mogła sprawić, że w regionie tym panowały idealne warunki do powstania prostego życia. Region ten rozważany jest jako kolejny cel przyszłej misji na Marsa. Choć w najbliższym czasie astronomowie nie spodziewają się ujrzeć wybuchu wulkanu na Marsie, tak możliwe, że jeszcze w tym roku będziemy w stanie zobaczyć wybuch gwiazdy na niebie. Nie, nie chodzi o Betelgezę, a gwiazdę z gwiazdozbioru korony północnej te Koronae Borealis. Gwiazda ta w rzeczywistości jest układem podwójnym gwiazd, w którym jednym składnikiem jest biały karzeł, drugim natomiast czerwony olbrzym. W układzie tym zachodzi przepływ masy z czerwonego olbrzyma na białego karła. Zanim materia spadnie na białego karła, gromadzi się ona wokół niego w postaci dysku akrecyjnego. Jeśli materia zebrana na powierzchni białego karła osiągnie odpowiednią masę i temperaturę, następuje zapłon tej materii w reakcjach fuzji termojądrowej i nagły wybuch. Jest to tak zwana nowa powrotna. Wybuch ten w żaden sposób nie jest w stanie uszkodzić białego karła, dlatego układy te produkują tego typu nowe dość regularnie. Według astronomów z Uniwersytetu Stanowego Luizjany, gwiazda ta może wybuchnąć w każdej chwili, najpóźniej we wrześniu tego roku. W historii wybuch jej był obserwowany już przynajmniej dwa razy raz w 1866 roku i drugi raz w 1946 roku. Astronomom z Uniwersytetu Stanowego Luizjany udało się jednak znaleźć jeszcze dwa wcześniejsze historyczne zapiski o pojawieniu się nowej gwiazdy w tym regionie nieba jedno miało miejsce w 1787 roku, drugie w 1217 roku. Nie ma jednak pewności, że obserwowane wtedy gwiazdy nowe były gwiazdą Te Coronae Borealis. Jeśli przypuszczenia astronomów są prawdziwe, to w ciągu najbliższych miesięcy, w gwiazdozbiorze korony północnej, który znajduje się obok wolarza, będziemy w stanie ujrzeć pojawienie się nowej gwiazdy. Jasność jej powinna być porównywalna z jasnością gwiazdy polarnej. Na niebie gołym okiem będzie ona widoczna przez kilka dni. Jeśli jednak astronomowie pomylili się w swoich przypuszczeniach, to i tak gwiazda ta powinna pojaśnić w niedalekiej przyszłości. Bardziej sceptyczne scenariusze przewidują, że Kt. koronae Borealis powinna wybuchnąć do końca 2025 roku. W niektórych układach podwójnych może dochodzić do wybuchów supernowych. Dzieje się tak, gdy biały karzo ściągnie na siebie zbyt dużo materii i przekroczy limit Chandra Sekara. Mamy wtedy do czynienia z wybuchem supernowej typu 1A, w którym biały karze przestaje istnieć. Innym typem wybuchu supernowej są wybuchy typu 2. Zachodzą one w chwili śmierci masywnej gwiazdy. W wyniku tego wybuchu może powstać albo czarna dziura, albo gwiazda neutronowa. Ostatni wybuch supernowej, jaki był widoczny gołym okiem na niebie, miał miejsce w 1987 roku. Wybuch ten miał miejsce w wielkim oboku Magellana, na sąsiedniej galaktyce Karłowatej. W miejsce, w którym nastąpił wybuch jest co jakiś czas obserwowane przez naukowców. Według ostatnich badań w wyniku tego wybuchu powstała najprawdopodobniej gwiazda neutronowa. Po pewnym czasie od wybuchu wokół gwiazdy neutronowej zaczął tworzyć się pierścień, w którym z czasem pojawiły się skupiska świecącego gazu. Przypominają one sznur perł otaczający gwiazdę neutronową. Zanim gwiazda ta wybuchła, wyrzuciła ona w przestrzeń kosmiczną materię. Wyrzut tej materii najprawdopodobniej spowodowany był połączeniem się dwóch gwiazd. Gdy w końcu ta nowo powstała gwiazda wybuchła jako supernowa typu drugiego, wyrzucony w czasie eksplozji gaz zaczął doganiać wcześniej uwolnioną materię. W wyniku oddziaływania materii pochodzącej z wybuchu z materią uwolnioną wcześniej powstał widoczny na zdjęciu pierścień pereł. Początkowo naukowcy uważali, że za ten kształt sznura pereł odpowiedzialna jest niestabilność Rayleigha Taylora. Niestabilność ta zachodzi między dwoma ośrodkami mającymi różne gęstości, na przykład gdy woda miesza się z olejem. Nie jest ona jednak w stanie podać dokładnej liczby pereł, jakie powinny pojawić się w wybuchu supernowej SN 1987A. Według naukowców z Uniwersytetu Michigan o wiele lepiej wytłumaczyć może to niestabilność kroła. Niestabilność ta pojawia się m.in. w smugach kondensacyjnych powstających z lecącym samolotem. Tworzą ją wiry powstające na końcach skrzydeł samolotu, które zaburzają smugi kondensacyjne pochodzące od silników samolotu. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan stworzyli model komputerowy pozostałości po wybuchu supernowej SN 1987A, który opierał się właśnie na niestabilności kroła. W symulacji tej uzyskali oni pierścień 32 pereł wokół początkowego miejsca wybuchu. W obserwacjach wykonanych przez teleskopy widocznych jest od 30 do 40 pereł. Niestabilność kroła może pomóc również w powstaniu w przyszłości planet wokół powstałej gwiazdy neutronowej. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.